Cześć Matuśka, obiecała dzisiaj rano coś kidoską i chyba udało się. 200 zł. Masz tyle? Dziękuję ci bardzo. Nie uwierzycie, co to jest. To jest taki opłatek. Co za pomysły. Boże, czemu to w sklepiku nie sprzedaje się jabłek na przykład? Tak, zobacz, co Matylda ci przyniosła. Jak mam to zawiązać, jak to jest z plasteliny, chłopie? Zobacz, co Matylda ci przyniosła. W ulubionym kolorze twoim. To jest worek jedzenia. No sprawdź, co to jest. Jak opłatek. Nie jak opłatek, tylko opłatek, nie? Idźcie, pokażcie tacie. Dobre? No. Ale im sprawiałaś przyjemność, Matyśka? Tak. A co to jest? Coś takiego. Tak? A co, z jakiej to okazji ci dał? Nie wiem. Chyba za rozpoczęcie roku. Dziewczyna chciała wydać, ale... Chciałam, żebyś sobie przeczytała. Może ci pożyczę po prostu, tak? Nie, mi to dają na zawsze. Jest! Szkibica! Jezu, nie krzycz. Dobra, robię obiadę. No i fajnie, to można poczytać. Super, super. Podoba mi się. To miło z jego strony. Podziękować? Tak. Czadowo. Patrzcie, zrobię wam zdjęcie, jak zjadacie pieniądze. Tak nie zasłania. Dobra? Ty mi zjadł pieniądze. Dobra? O nie, co się stało z moim pieniądzkiem? Tata wiedział, co to jest? No to jemy. Podaj wodę, podaj kubek swój albo szklankę. Macie rączki, macie nóżki. Dobra, szklanek możesz. A, dobra, już ci pomogę. Usiądź. Dobrze. Co jest? Chodź, będziesz mi podawać rzeczy. Tylko to widzimy, jak to sukienka. Bielizna później, dobra? Tak. Sukienki tylko? No sukienki, spodnie, bluzki. To nic, zostaw. Sukienka moja. I co, jeszcze lekcje trzeba zrobić, wiesz? Dobra, i zaraz jeszcze co tam Władek robi. Dobra. Władek! Władek! Idziemy zobaczyć do klawi sklepu, może tam jest. Władziuś! Nie. Nie ma. No niestety. O, tu jedzie. Dobra, Matyśka, masz. Kawka się pije, kidoski się bawią gdzieś. Klara, Władek, jesteście? Hej! Żyjecie? Okej. Co, jaki pęd do nauki dzisiaj wszyscy macie? O co tu chodzi? Nie, ja nie mam. Wiem, z nowego. Władysław, proszę cię, idź pojeździ jeszcze trochę, zaraz wam zrobię coś do jedzenia, już tak kolacyjnie bardziej. Tak? Chlorem, wydaje mi się. Larunia, możesz sobie na leżaku usiąść, byłoby ci wygodniej, co? Nie, Klara. Władek, zostaw to. Po co to bierzesz? Powtórzę jeszcze raz. Zostaw to tak, jak było i zejdź ze schodów lepiej, zanim się z nich spadniesz, dobra? Kończymy to już. Chciałabyś już mieć pracę domową? Matylda? Chciałabyś sobie coś popisać już? Tutaj też można w tej książeczce jakieś szlaczki zrobić, wiesz? O, jeszcze robi
takie już zeszyte. Aha, dobrze. Na, na pewno pani wam tam czasem coś da do zrobienia, wiesz? Ale takie rzeczy pewnie. Słuchajcie, mam taki, takie pytanko. Czy na jutro do szkoły chcecie galaretkę, czy chcecie babeczkę? Babeczkę. Babeczkę. Czekoladową z maliną w środku. Babeczkę. Babeczkę. Tak? Tak. A później babę, a później... A galaretkę nie... mogę zrobić tak czy siak, to będzie na popołudnie albo na następny dzień. A mama, a no? Później spakujesz mi do szkoły bibułę i taśmę? Mogę ci spakować, tylko czy ty jutro będziesz miała czas na to, tak, żeby to robić? Ale co wy tam, z Olą się umówiłyście na to, czy co? Z Olą, Zosią, Alą, no... A ty chcesz to robić teraz po południu, czy chcesz to wziąć ze sobą do szkoły? Właśnie umówiliśmy się z dziewczynami, żebym ja to zrobiła, bo wszystkie inne mają to inne rzeczy do zrobienia. Na przykład Zosia miała ogarnąć nam jakieś, nie wiem, materiały, jak na przykład... Dobra, to poczekaj, zaraz do tego wrócimy, zaraz mi powiesz, o co dokładnie chodzi. Badysiu, co robisz? Dobra. No i dobrze, zrobiliśmy lekcję, znaczy Matylda zrobiła, Klara tutaj sobie się przeniosła do kuchni, Władysław proszę bardzo, zajada serek. Wreszcie kleje wysoka. A ja myślę, że ja tutaj skończę teraz tą część i wiecie co pomyślałam, aż omówiłam wam przed chwilą, zrobimy te ciasteczka, te babeczki, co? Tak, tak, a jak to zrobimy? No zaraz tutaj coś pomyślę, jakieś kakaowe, czekoladowe zrobimy, z malinką w środku. Bo Ładeczek będzie jak? Mam jeszcze zapełniony. No jeszcze masz tu miejsce. A co tu jest najlepsze w tym piórniku? To. Taki ekstra prezent dostałaś, co nie? I jeszcze MMS, który nadal no, ma. Skittlesy dostałaś. Ja pokażę jakie. I to jeszcze w Klarę. Ale właśnie przed chwilą Klara mówiła, że to jest najlepszy długopis w jej piórniku. Mogę? Możesz, ale poczęstuj rodzeństwo, dobra? Proszę. Ale poczęstujcie się i odłóżcie, nie jedzcie tego za dużo. Dosłownie po dwa malutkie i koniec. No i fajnie. Dziewczynki lubią takie gadżety. Ja też jak byłam mała, to lubiłam takie bzdetki. To teraz jest tego dużo, dużo, dużo więcej w sklepach i można się tym cieszyć tak naprawdę. Jak ja chodziłam do szkoły, to nie było aż tyle cudów. Dobra, chowamy te cukierki, tu kończymy. Ja się zaraz tutaj biorę za organizowanie tych ciasteczek. Babeczek w sumie. Buźka byś sobie wytarł. Właściwie.